Geralt i Vara biegli. Chcieli jak najszybciej znaleźć się w domu. Vara w biegu zakładała zdjętą przed chwilą suknię, nieomal potykając się o stojący obok ścieżki wielki, wypełniony muszlami kosz. Z każdą chwilą dzwon słychać było coraz głośniej i wyraźniej. Oznaczało to, że byli już naprawdę blisko domu. Wreszcie ujrzeli wyłaniający się zza drzew budynek. Szybko! Do środka! Co oznacza ten dzwon? I czemu słowiki umierają? Nie mam pojęcia. Przestał dzwonić. Dlaczego? Może wykonał swoje zadanie. Sprowadził nas z powrotem. Mam nadzieję, że się mylisz. To trochę przerażające. Oboje rozglądali się z niepokojem po sieni. Ale chyba nic się tu nie zmieniło. W kandelabrze nadal płonęły świece, a witraże na ścianie opowiadały kolejną historię. Ale tym razem nie interesował ich kunszt witrażysty. Powoli ruszyli w głąb domu. Geraltowi wydawało się, że słyszał jakiś odgłos w sali biesiadnej i tam skierował swe kroki. Gdy wraz z Warą przekroczyli próg pomieszczenia, oprócz jak zawsze bogato zastawionego stołu, ujrzeli siedzące bez ruchu na dwóch jego przeciwległych krańcach postacie. Po jednej stronie zasiadał Jakub, a po drugiej Marta. Wyglądała dokładnie tak jak wtedy, gdy Geralt zobaczył ją po raz pierwszy na wzgórzu. Podarta i brudna suknia, czy raczej spódnica, przesłaniała jej nogi. Ale nic poza tym. Piękne, duże, pełne piersi balansowały nad krawędzią stołu, wyłaniając się z pomiędzy pasm długich, czarnych włosów Marty. Trudno było oderwać od niej wzrok. Była naprawdę piękna. Geralt powoli ruszył w ich stronę. Jakub, Marta. Żadnych gwałtownych ruchów, Geralcie. Proszę, co się dzieje? Co ma oznaczać to bicie dzwonu? Dzwonu? Nie wiem, o czym mówisz, nic nie słyszałem. Znalazłem ten stół i jedzenie. Siadłem z brzegu, a gdy uniosłem głowę, zobaczyłem Martę. Odezwała się do ciebie? Nie, tylko na mnie patrzy. Syczy, gdy próbuje się do niej zbliżyć. Syczy, gdy chce wyjść. Syczy, gdy zaczynam do niej mówić. Może ja... Może nie. Może powinniśmy po prostu... Siadaj. Krzesła odsunęły się od stołu, jakby poruszane niewidzialną siłą. Siadaj? Siadaj. Siedzieli w milczeniu. Geralt jakby nigdy nic nalał sobie zupy i zaczął jeść. Vara poszła w jego ślady, nakładając na talerz kilka pieczonych ziemniaków. Ale nawet raz nie uniosła widelca do ust. Jakub zaś poprzestał na winie. Co chwila nalewał sobie kolejny puchar i opróżniał go kilkoma dużymi łykami. Tylko Marta siedziała wciąż bez ruchu i patrzyła na nich poprzez stół. A medalion Wiedźmina wibrował coraz mocniej. W końcu Geralt zdecydowanym ruchem sięgnął przez ramię w stronę swych mieczy. Marto, proszę, odkładam miecze. A teraz, jeżeli nie masz nic przeciwko, może jest... Siadaj. Geralt usiadł na powrót i spojrzał na Jakuba. Ten rozłożył bezradnie ręce. Po twarzy spływały mu stróżki potu. Tymczasem Marta wzięła butelkę wina i nalała sobie pełny kielich. Nie zniosę tej ciszy! Niech ktoś coś wreszcie powie! Nie czujesz nic? Ona aż promieniuje jakąś energią. Mówcie! Ktokolwiek, cokolwiek! Geralt, opowiedz o miłości. Chcę posłuchać o jakiejś prawdziwej miłości. I oszczędź mi tych historii o miłości za pieniądze. Opowiedz o dziewczynie, którą pokochałeś, albo o takiej, która pokochała ciebie.
O miłości? Przecież dobrze wiesz, że moją jedyną stałą partnerką jest Płotka. Płotka? Płotka. To moja klacz, tak ją nazwałem. Tak samo jak każdą poprzednią i następną. To moja sprawa. Ale proszę bardzo, chcecie wiedźmińskiej historii miłosnej? Przepłuczę tylko gardło winem i utopię w nim zdrowy rozsądek. I opowiem. Spotkałem ją w tawernie. To było pod dumnym kogutem w Tretogorze. Powiedziała coś... coś miłego o moich bliznach. A ja coś miłego o jej krągłości. I zaczęliśmy rozmawiać. O koniach, gwiazdach, o potworach. Gadaliśmy przez godzinę, a potem poszliśmy na górę. Umówiliśmy się na dwa oreny. No i na jakiś czas przerwaliśmy rozmowę. Mówiłem przecież, że nie chcę żadnych historii o płaceniu kobietom. Wiem, daj mi dokończyć. Gdy obudziłem się rano, już jej nie było, ale oreny zostały. Dwie srebrne monety. O, te właśnie. Zachowałeś je? I nosisz? Tak. No więc to faktycznie miłość. Pora odłożyć między bajki te opowieści o wiedźminach, co to nie znają uczuć. Skoro nalegasz. Nie ma jej! Co? Nie ma Marty! Te monety mnie rozproszyły, a ona zniknęła. Muszę ją odnaleźć. Jesteś pewien? Wyglądałeś na mocno zatrwożonego, gdy była blisko. A teraz znowu chcesz jej szukać. Mężczyzna robi to, co musi, Geralcie. Czy mu się to podoba, czy nie? Pierwsza sensowna rzecz, jaką usłyszałem, odkąd tu przybyliśmy. Też pójdziemy? Gdzie? Gdziekolwiek. Ten dom nie daje mi odpocząć. Te srebrne monety, to naprawdę były te same? Być może. Wydałem je tego samego ranka. Ale przecież mogły jakoś trafić z powrotem do mej sakiewki, więc może to te same. Myślisz, że są szanse spośród wszystkich monet świata? Nie wydaje mi się. Ale przeznaczenie to nie tylko kwestia szans. Przeznaczenie? Myślisz, że ta kobieta była ci przeznaczona? Czy raczej te monety? Myślę, że śmierć jest mi przeznaczona. Śmierć, nie żadna kobieta. W twoich ustach brzmi to wyjątkowo mało romantycznie. Wiesz? Tak, wiem. Znów wędrowali przez kolejne pokoje i korytarze, podziwiając zdobiące ściany obrazy i witraże. Geralt przyznał rację obserwacji Wary. Dom zdawał się ciągnąć bez końca. Nawet gdy był przekonany, że są w miejscu, które widział już wcześniej, to z całą pewnością znajdujące się tam witraże były inne. Tak jak te, przed którymi właśnie się zatrzymał. Przedstawiały cmentarz. Lecz tym, co naprawdę zainteresowało wiedźmina, była unosząca się w wielkim holu mgła. Mgła? Spotkałaś się już z czymś takim w tym domu? Nie, jeszcze nigdy. Może ktoś nie zamknął okna? Cofnij się. I bądź cicho. Ten głos, co to? Cmentarna wiedźma. Co ona robi w domu? Kto pozwolił jej wejść? To wbrew zasadom. Nieczyste. Smakowite. Marmur i drewno. Wilki i rany. Jedno uderzenie łap cmentarnej wiedźmy rozbiło w drzazgi drzwi do pomieszczenia, z którego zaczęły wychodzić ożywione ciała przyklętych.
Drzewo złamane. Dobre drzewo. Chodźcie ze mną do tam śmierdziele. Czekają tam na nas i ziemia, i kamienie. Dam wam ogień. Dam wam zęby. Idziemy do lasu. Wiedźmo. No. Czyżby coś było w tej mgle? Wiedźmo, co chcesz zrobić z umarłymi? O! Błyszczące oczy przystojny mężczyzna. Czyżby przyszedł, by całować me wargi? Odpowiedz na pytanie. Idziemy na cmentarz. Widzimy. Zaprzyjaźnijmy się. Przyjaciel! Moi przyjaciele, wyśmienici, smakowici przyjaciele! Nie możesz ich zabrać. Język wiedźmy niczym bić przeleciał tuż obok ucha wiedźmina, który ledwie zdołał się uchylić. Cholera! Geralcie, przestań. Nie chcę, żebyś zginął w ten sposób. Ryzykujesz życie dla zmarłych? Po co? Nikt ci nie płaci za zabicie tej wiedźmy. Pozwól jej odejść. Pozwól jej odejść. Okryj i żuj! Pozwól jej odejść. Pozwól jej odejść. Ale gdzie ona pójdzie? Smakowici! Wiedźma i prowadzony przez nią tłum ożywionych ciał jakby rozpłynął się we mgle. Geralt i Vara zastygli w bezruchu. On z mieczem w ręku, ona z dłonią na jego ramieniu. Dopiero gdy ostatnie pasma mgły rozwiały się w powietrzu, ona cofnęła dłoń, a on schował miecz. I jakby nigdy nic, ruszyli dalej. Oglądali kolejne komnaty, wchodzili na wyższe piętra, by po jakimś czasie wrócić znów na parter. Oglądali obrazy, podziwiali witraże, ale na dłużej zatrzymali się dopiero, gdy w jednym z pokoi zobaczyli dużą, żeliwną wannę. Cudownie. Kąpiel. Bardzo tego potrzebowałem. Nie wątpię. A teraz przesuń się. Czas na moją część przyjemności. Mówiąc te słowa, Vara zsunęła sukienkę i podeszła do wanny. Ej, miałaś nie podglądać, kłamałaś. Skoro od początku wiedziałeś, że skłamie, to już nie kłamstwo. A wiedziałeś. Jak to dobrze. A teraz, Geralcie z Rivi, powiedz, na co jeszcze masz ochotę? Mam ochotę porozmawiać o Marcie. Ech, w takiej chwili chcesz rozmawiać o innej kobiecie? Mhm. Aha, no dobrze. Miejmy to z głowy. Po pierwsze, bruksy nie zmieniają ludzi w inne bruksy.
to działa zupełnie inaczej. Więc albo Jakub się myli, albo kłamie. Jesteś tego świadom, prawda? Zgadzam się. Więc jak myślisz, czym jest Marta? Czymś martwym. Z całą pewnością czymś przeklętym. Ale co jej się stało? Jeśli umarła, to w jaki sposób? Myślę, że została w jakiś sposób pohańbiona. Dość już tego gadania. Geralcie z Rivii, teraz moja część przyjemności. Przyjemne to było. Tylko cały jestem mokry. Co to? Koń? Szlachta. Płotka! Geralt, przeskakując po kilka stopni, zbiegł po schodach i wyskoczył na ganek. Jakub! Zostaw mnie! Nie kradnę twojego konia. Jakub, tylko odchodzę. Muszę stąd odejść. Odchodź! Dam mi przez nagrobek, roztrącając trochę. Odchodzisz? A Marta? Marta! Ja już tego więcej nie zniosę! Spójrz na nią! Myśliwy wskazał na stojącą nieruchomo na balkonie postać kobiety. Stoi i gapi się na mnie! Znów na tym balkonie. Tylko się gapi. Ani razu się do mnie nie odezwała. Nawet jednym słowem. Ale tobie nalała wina. I uśmiechnęła się. I mówiła. Odłóż ten topór. Dlaczego ona uśmiecha się do ciebie? Dlaczego? Topór ma ostre zęby i gryzie. Ciągnie do morza. Do cholery! Wracajmy do środka, Jakubie. Tu na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Zwłaszcza z tą wiedźmą plączącą się wśród drzew. Tracę zmysły. Coraz bardziej je tracę. Ten dom. Nie prowadź mnie znowu do tego domu. Ta wiedźma gra mi na nerwach. Bogowie zaświadczą. Doskonale cię rozumiem. Powinniśmy albo ją usiec, albo kupić jej jaką suknię. Humor ci wraca. A już lepiej? Nie. Czasem mam takie napady furii. Wiedźminie, zupełnie jak dziecko, ale już mi przeszło. Czy mój topór został na zewnątrz? Obawiam się, że tak. Lepiej poczekajmy, aż cmentarna wiedźma odejdzie i wtedy... Słoiki wróciły. I te drzwi... Nie pamiętam ich. Czy te drzwi były tu wcześniej? Nie. Lepiej stąd chodźmy, szybko. Znajdźmy którąś z tych sal biesiadnych. Dziwne. Byliśmy w tym korytarzu już tyle razy, ale nie pamiętam tych drzwi. A były to drzwi, które niełatwo zapomnieć. Z pięknie rzeźbioną w fale i morskie muszle framugą. I przede wszystkim ze skomplikowaną płaskorzeźbą wpasowaną w skrzydło. Na dole można było zobaczyć misternie odtworzone ciała zmarłych,
a powyżej jakby duch kobiecy ulatujący w stronę słońca. Geralt nie miał pojęcia, co to może znaczyć, ale czuł, że musi przejść przez te drzwi na drugą stronę. Zamknięte. Sam widzisz. Chodźmy stąd, Geralcie. Nie podobają mi się te drzwi. Zbyt solidne, by je wyważyć, faktycznie. Teraz przydałby nam się twój topór, Jakubie. Ale został na zewnątrz. Chodź, znajdźmy jakieś wino, napijmy się. Jakub zdecydowanym krokiem ruszył, a gdy zobaczył, że Geralt nie idzie za nim, zwolnił, ale nie zatrzymał się. Szedł dalej i po chwili zniknął za zakrętem. Tymczasem Wiedźmin wciąż przyglądał się drzwiom, wodząc dłoniami po ich krawędziach i po płaskorzeźbie, myślał, jak dostać się do środka. Zamknięte na klucz. A klucz Wary? Następne schody. Długie, ale to znaczy to musi być to tajemnicze czwarte piętro. A co tam? W końcu lubię takie historie.